Dzisiaj zagramy sobie w bardzo podobną grę do Plague Inc. Evolved, tylko że zamiast zarażania całego świata będziemy wcielali się w jedną bakterię, czy też jednego wirusa i będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda na maksymalnym powiększeniu. Także zobaczymy, co w ogóle ta gra ma do zaoferowania. Weźmy sobie pierwszą jakby bakterię chyba i mamy normal hard. Wiecie co? Jako że wy, jak i ja, nie wiemy, na czym polega dokładnie ta gra, to wezmę, zagram sobie na normalu i zobaczymy, co tu w ogóle jest napisane. Jesteś wirusem, który naturalnie jakby, nie wiem, je bakterie, albo używa bakterii, aby się najeść. Rzadka i natychmiastowa mutacja w moim genie sprawiła jakby zmianę w moim apetycie. I wytworzyliśmy coś nowego i będziemy smakowali ludzkie komórki. Okej, no dobra, brzmi intrygująco, tak bym powiedział. Wiadomo, troszkę to tłumaczenie nie do końca było dobre. O, i zaczynamy w płucach, także wy możecie zostawić, jeżeli masz płuca, to musisz teraz zostawić lajka pod tym filmem. Zobaczymy, ile osób ma płuca. No jeżeli jesteś tutaj nowy, no to zachęcam do subskrypcji kanału, a tanie gry, wiadomo, na Kinguinie z kodem FLOTAR 5% wszystko taniej, plus wystartował, albo lada moment wystartuje nowy giveaway. Niż komórki, aby uwolnić klony, które są uwięzione. Klony pomogą ci zainfekować więcej komórek. O, i to jestem ja, dobra. DNA mam 0. W ogóle bardzo, bardzo wolno, bardzo wolno się tutaj poruszam. I coś tam zarażiliśmy teraz. O, i co teraz? Halo? Zniknąłem! Czy to tak miało wyglądać? Infecting host cells. A, to jest taka animacja i mamy 100 punktów DNA. Dobra, chodź, słuchaj, ziomek. Chyba że ja muszę to wszystko tutaj, wszystko zniszczyć i dopiero ta komórka będzie mogła sobie wyjść na wolność. Mam nadzieję, że tu będzie też, wiecie, coś w rodzaju takiego ulepszania, żebyśmy, wiecie, na początku jesteśmy tacy malutcy, a później zarażamy i przejmujemy całe ciało. To by było naprawdę spoko, tutaj w ogóle jest jakiś mikroskop, nie wiem o co dokładnie z tym chodzi, możemy sobie zatrzymać czas. I my musimy uwolnić chyba w ten sposób 4 komórki. I rzeczywiście ta komórka mi teraz pomaga i nie wiem, czy zauważyliście, ale jestem chyba troszeczkę większy, tak? Odrobinkę. Większy i zobaczymy, czy na przykład ja szybciej teraz będę infekował te komórki i lada moment powinniśmy się o tym przekonać. Halo? Okej, to już wybucha. Aha, mamy jakiś niebieski punkt. Obstawiam, że to są punkty DNA, mamy na razie ich 500, czyli jeszcze jedną komórkę trzeba zniszczyć i moja potęga zostanie uwolniona. Mam nadzieję, że rzeczywiście to będzie bardziej rozbudowane niż to, co jest tutaj, bo jasne, to jest fajne, ale bardziej to wygląda na, nie wiem, grę mobilną albo coś takiego. A ja chcę tutaj coś więcej, jakieś drzewko. Poziom ukończony, grałem 2 minuty 40 sekund, mamy poziom drugi. Nadal jesteśmy w płucach i nadal, z tego co widzę, musimy zbierać DNA, niszcząc komórki. Okej. Użyj DNA, aby zupgrade'ować swoje geny. Tylko pytanie, gdzie to mogę zrobić? Dobra, mam 1500 punktów DNA, tu mamy zakładki, których na razie nie mogę jakby sprawdzić, bo tam wszystko jest poblokowane, ale możemy sobie zwiększyć naszą mobilność i klikam chyba jedynkę, convert, 1000 DNA równa się 1 gen. I udało mi się, mamy pierwszy poziom, czyli pierwszy upgrade mamy z głowy, zobaczymy, czy rzeczywiście zwiększy mi to mobilność, bo nie ukrywam, że ten wirus, czy czymkolwiek my jesteśmy, no to jest bardzo, bardzo signals that attracts immune cells nearby. Okej, no jestem troszeczkę szybszy, tak mi się przynajmniej wydaje, niestety nadal to trwa dość długo i właśnie coś do mnie dziwnego zmierza i nie mam pojęcia, czy tak powinno być, czy też nie, czy za chwilę przegram i będę musiał ten poziom. O, dobra, to mi zadaje obrażenia. Czyli ja wysyłam rzeczywiście jakiś tam sygnał i no będę musiał uważać na to. Czyli mamy małe utrudnienie, czyli nie mogę tego w żaden sposób dotknąć. Dobra, już rozumiem. Przydałaby mi się oczywiście pomoc tych ziomali, którzy są tutaj uwięzieni. No jak widzicie, bardzo długo to trwa. Tutaj niby mamy na 100% już naładowany właśnie ten paseczek, ale mimo wszystko no musimy po prostu chwilę dłużej poczekać. Czekajcie, czemu ja przegrałem, jeżeli ja kompletnie nic nie zrobiłem i po prostu uwalniałem wszystkich po kolei? No to jest trochę dziwne i też zauważyłem immune cells, no właśnie, czyli to są komórki odpornościowe, ale zauważyłem, że tutaj te dwie, cokolwiek to jest, które uwolniłem, one wprost poleciały właśnie do tej komórki, zamiast mi pomóc. Więc nie wiem, czy tak powinno być i nie mam pojęcia, w jaki sposób przegrałem, skoro ta komórka była tutaj, a ja byłem w tym miejscu. No dobra,
dziwne, bardzo dziwne, ale miejmy nadzieję, że tym razem uda mi się po prostu to przejść, bo nie ukrywam, że może gameplay na razie jest dość wtórny, ale liczę na to, że z upgrade'ami i z odblokowywaniem nowych rzeczy właśnie i może z kolejnymi etapami będzie to o wiele lepiej wszystko zrobione. Udało mi się dotrzeć do ostatniego poziomu, gdzie czeka na mnie walka z bossem i już wam pokazuję tego bossa. Nie pokazywałem wcześniejszych rund, bo wyglądały one dokładnie tak samo i to jest nasz przeciwnik, którego będziemy musieli pokonać. Jest totalnie ogromny i ja muszę uwolnić te klony, żeby one uwolniły kolejne klony i te klony razem wszystkie połączą siły i będziemy mogli zapanować nad płucami. Tylko powiem wam tak, ta walka jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka, ponieważ są te komórki takie obronne, które cały czas na mnie polują. Dość długo trwa jakby niszczenie tutaj tej powłoki. I nie jestem pewien, czy mi się to uda zrobić, ale i tak spróbujemy. O, idzie pocisk. No właśnie, o tym mówiłem, że ten boss wystrzeliwuje takie pociski. Może one nie są jakieś takie szybkie, ale mimo wszystko nie zmienia to faktu, że złożyło się tutaj już tak dużo rzeczy, które mogą pójść nie po mojej myśli, że trzeba będzie naprawdę tutaj długo siedzieć, żeby cokolwiek odblokować. Dobra, powoli uwalniam pierwszych sojuszników i oni poza tym, że są pokonywani tutaj praktycznie przez wszystko, to z tego co widzę, przylepiają się do tego naszego głównego bossa i zadają mu jakieś obrażenia albo zdejmują bardziej tarczę. Tak chyba to możemy powiedzieć, że wygląda. Tego będę chciał uwolnić jako kolejnego i już wiem mniej więcej jak sobie z tym radzić i nawet się zaczęło przyjemnie grać, jeżeli mamy cztery. Dobra, uwalniamy kolejną trójeczkę, ale nie zmienia to faktu, że żeby tutaj... No i uwalniamy nasze klony. Miejmy nadzieję, że pomogą mi w walce właśnie z tym bossem i każdy z nich powinien od razu lecieć uwalniać kolejne klony. Tylko, nie wiem czy zauważyliście, patrzcie, tutaj jest trójka tych podstawowych i tu jest jeden klon, który także utknął. Więc zamiast skupiać się na tym i zostawić im po prostu tą pracę, to one się wszystkie tak jakby bagują i będziemy musieli po prostu uratować kolejną, tym razem czwórkę, a nie trójkę. A wydaje mi się, że nie powinno tak to wyglądać, ale spoko, jakoś sobie po prostu z tym poradzimy, cyk. Na razie HP bossa kompletnie nie zostało zbite. Zastanawiam się, czy on wokół siebie nie ma takich tarcz, które najpierw musimy zniszczyć i później tak jakby wyssać właśnie tego jegomościa. I to jest chyba ostatni poziom pierwszego stage'a, czyli płuc. Liczę na to, że później to zostanie dość mocno rozbudowane. Pięknie tutaj sobie poradziliśmy. O, i te zostały uwięzione, więc ja muszę też coś tutaj zrobić. Przyjemna gierka, powiem wam tak. Troszkę nie podobało mi się na początku ten gameplay, który polegał dosłownie na tym samym, ale teraz zaczyna rzeczywiście to wyglądać trochę lepiej i HP nawet zabraliśmy bossowi, co jest na pewno ogromnym plusem. O, musimy uważać. Tylko nie mów, że one wszystkie atakują bossa chyba. Dobra, to ja nie będę tutaj nic robił, ja się będę skupiał tylko i wyłącznie na zapewnieniu wam właśnie kolejnych moich klonów, a co wy z nimi zrobicie, no to już nie moja sprawa. Dobra, zobaczcie, tutaj powoli jest wszystko niszczone i ja już nic nie muszę robić. Boss pokonany. No właśnie, tak to wygląda. Ej, fajne. Fajna walka z bossem. Ojeju, co my uwolniliśmy? Mam nadzieję, że dostanę jakieś giga ulepszenie. O, teraz kości będą. No to jeszcze rzucimy szybko okiem i zobaczymy, jak wygląda ten stage drugi i czy warto kontynuować to. Widzę, że tutaj coś będzie. Beastles release. Czyli antyciała będą wypuszczały, gdy się przemieszczają i my będziemy musieli najprawdopodobniej, jeżeli w to wejdziemy, to mi się stanie krzywda. Tak, to mi się dzieje krzywda. Także już coś wiemy i ja muszę znowu infekować tutaj tą komórkę. Oj, ale to się... Okej, to się źle nie skończy, bo ja myślałem, że one będą jeszcze strzelały tymi pociskami, a wygląda na to, że nie i musimy tutaj 13 tych komórek zarazić. No powiem wam, że giera jest naprawdę spoko i ogólnie mi się podoba, ale nie zmienia to faktu, że jest dość taka wtórna, bym powiedział, bo dopiero zdałem sobie sprawę, że ostatnie 40 minut przechodziłem właśnie ten pierwszy poziom i całość gameplayu, poza walką z bossem, która była naprawdę fajnie zrobiona, polegał właśnie na tym, że podchodziliśmy sobie do komórki i cyk, zarażamy ją, czekamy aż paseczek się naładuje i po prostu i niszczymy tą komórkę. Szkoda, że nie jest to jakby pociągnięte dalej, bo sam koncept, sam pomysł na grę jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Ale nie wiem, czy to będzie, wiecie, później jeszcze jakoś bardziej rozbudowane, czy cały gameplay będzie się polegał na tym, że tylko my jakby kujemy te komórki, niszczymy je
i będzie to tak przez kolejnych 5 rozdziałów albo coś takiego. Ja z chęcią mogę to sprawdzić. Pytanie tylko, czy wy jesteście zainteresowani większą ilością odcinków z tego. Przejdziemy sobie jeszcze ten poziom i będziemy wiedzieli, na czym stoimy, plus zobaczymy, jakie ulepszenia, czy w ogóle jakiekolwiek ulepszenia tutaj będą do odblokowania, bo w sumie troszkę mnie to ciekawi. I chyba już wiem, po co jest tutaj ten przycisk. Chodzi o to, że możemy sobie włączyć taki HUD, dzięki czemu gra wydaje się taka bardziej, jakby to powiedzieć, taka, nie wiem, taki nie symulator, tylko mamy większy feeling gry. O, sorry, że angielskie słowo, to z polskie mi wypadło jakoś z głowy, że możemy się bardziej wczuć, na przykład gdybyśmy obserwowali to pod jakimś mikroskopem albo coś takiego. Więc fajny pomysł, mówię, fajny pomysł na grę, bo to jednak jest powiązane bezpośrednio takie z Plague Inc. Wolf i tak dalej, ale można by było to na pewno jeszcze bardziej rozbudować, nie wiem, coś klikać, żeby coś więcej się działo, żebyśmy mogli na przykład przyzywać sobie naszych sojuszników, że po rozwaleniu tej komórki pojawia się jeden właśnie ten cosiek, cokolwiek to jest, i on z nami chodzi, możemy mu wydawać rozkazy, wiecie, takie więcej, po prostu więcej chciałbym. Jeżeli znacie jakąś gierkę, która jest w tym rodzaju podobna do tej gry, to możecie napisać w komentarzu, bo możliwe, że jest jakaś produkcja właśnie podobna do tego, ale jednocześnie ja jej nie znam, więc śmiało piszcie w komentarzach, by tutaj no, cztery komórki zostały. I teraz specjalnie właśnie nie wycinam tego gameplayu, tego co tutaj było, bo zdałem sobie, mówię, sprawę, że jak grałem tam dość długo, a wyszło mi z tego dosłownie parę minut odcinka, także żeby takie zadośćuczynienie jeszcze dać, to właśnie pokazuję wam, jak wyglądały praktycznie jak każda misja oprócz tej walki z bossem. Właśnie w ten sposób, czyli podchodziliśmy sobie do komórki, cyk, i czekaliśmy po prostu, tylko wiadomo, tutaj mamy coś troszkę innego, bo mimo wszystko mamy te antyciała, które krążą sobie tutaj i musimy po prostu je unikać. Dobra, 25 punktów, dwie komórki do końca, także proszę, żeby było coś, jakieś fajne nowe ulepszenia. No i level wyczyszczony, dostałem ocenę S, weźmy sobie upgrade i odblokowałem drugie drzewko, replication. Against that speed up RNA replication in host. Okej. Okay. Extended virion assembly. Optimum use of host DNA to increase clone production. O, czyli nie mówcie, że coś takiego naprawdę będzie, że będę miał swoje klony, które także będą mi pomagały. Czyli moje, nie to, że żądania, bo to jest za dużo powiedziane, moje modlitwy zostały wysłuchane z tego, co widzę, i najprawdopodobniej czeka na mnie, tak, drugi poziom, który wygląda bardzo, bardzo podobnie, więc w tym miejscu, o, dobra, tutaj coś też będzie. Jest! Będzie tworzenie klonów ze zniszczonych komórek, także musiałem pograć długo, bo ile ja mam tutaj? No, mam ponad godzinę, żeby odblokować w końcu to, co powinno być moim zdaniem od samego początku. Jeżeli chcecie więcej odcinków, dawajcie znać, czekam na wasze komentarze, zostawcie lajka i widzimy się już niedługo.